Chcąc teraz coś w kraju poprawić, musimy mieć jasność, jaki jest stan rzeczy teraz. To znaczy, czym jest to, co nam doskwiera i jaki jest postulowany stan rzeczy, czyli taki, którym na pewno byłoby życie mniej dotkliwe, by nam się żyło znacznie lepiej. Patrząc na strukturę instytucjonalną państwa i patrząc na zespół praw, analizując i porównując prawo, czyli wszystkie istotne elementy ustroju Polski i ustrojów wielu innych państw, możemy to położyć na takim prostym szablonie migracji ludności. Migracje ludności mniej więcej pokazują, w których krajach żyje się gorzej, a w których lepiej. Ci ludzie, którzy pakują manatki i jadą w świat, nie są w stanie dokładnie powiedzieć, dlaczego jadą do tego kraju, a nie do innego. Natomiast jadą na pewno do tych krajów, w których im się żyje lepiej, bo gdyby im się tam lepiej nie żyło, to wracają. Jeżeli odpowiadają nam młodzi ludzie, że opuszczają Polskę z powodu bezrobocia, to przecież to bezrobocie nie jest takie w Polsce duże. W zasadzie pracodawcy szukają pracowników, bezrobocia nie ma. A jeszcze parę lat temu, jak bezrobocie było, to na pewno było mniejsze na Białorusi. Na Białoruś można było pieszo przejść. Nie szli na Białoruś, jechali gdzieś do Irlandii, nawet nie bardzo wiedząc, gdzie to jest. Ale jechali tam, bo tam wiedzieli, że jest lepiej i stamtąd wracać nie chcą. Mimo, że Irlandia nie ma żadnych zasobów, żadnych. Oni nawet drzewa wycięli, gleb uprawnych nie mają, surowców naturalnych nie mają, nic. A rozwijają się. Oni idą taką małą Japonią Europy. Japonia, no duży kraj, ale też nie ma żadnych zasobów. A nadmiar pieniędzy w skarbie państwa jest większy niż polski dług. Oni by polski dług mogli kupić i nic by im się nie stało. Pokazuje to, że dobrobyt nie tworzy się, nie tworzą zasoby. Dobrobyt nie powstaje z tego kawałka ziemi. Oczywiście na pewno ten kawałek ziemi jest źródłem, na którym się buduje ten dobrobyt. Ale dobrobyt powstaje z sensu ludzkiej pracy. Sensu ludzkiej pracy mierzonego pożytecznością ludzkich zachowań. Pożyteczność ludzkich zachowań, która jest wyznaczana, czy może obrazowana ceną, jaką można za owoce swojej pracy dostać na rynku. Na rynku wolnym, na rynku, gdzie spotyka się producent z producentem. Gdzie ktoś tworzy towar, usługę, wiedzę i oczekuje od innych, że dadzą mu owoce swojej pracy, którą lepiej potrafią wykonać ode mnie i w drodze wolnej wymiany ustalają się jakiś tam uniwersalny przelicznik, jakieś takie wolne ceny, które mówią o pożyteczności ludzkich zachowań. I ta rzecz, za którą jestem w stanie dać więcej, oznacza, że jest więcej warta, że ja wynagradzam produkcję tej rzeczy. Jeżeli jakiś Ford w Ameryce dorobił się majątku, to nikt go palcami nie wytykał. Nikt nie krzyczał przed siedzibą Forda: złodzieje, złodzieje. Ale nikomu niczego nie ukradł. On dostarczył ogrom dóbr tych, które ludzie chcieli. Oni mu płacili za to, że on produkował takie samochody, jakie ludzie chcą. I żeby im produkował więcej, żeby były lepsze, żeby były tańsze. Ludzie płacili cenę, pozwalając firmie, która robi to, co jest ludziom potrzebne, pozwalając się rozwijać. I cały jego zysk był profitem za to, że on potrafił spełnić oczekiwania milionów Amerykanów. I dlatego też my do dziś jeździmy furmankami, bo ja mieszkam akurat na Kaszubach i wkoło zimą sanie, latem furmanki, a Amerykanie już na bardzo nie wiedzą, co to jest. Gdzieś tam po muzeach mają. Więc porównując ład ustrojowy Polski, porównując zespół instytucji i zespół praw, jakim podlegamy, najłatwiej możemy ocenić, przykładając tą miarę jakości ekonomicznej, chociaż musimy wiedzieć, że standard materialny życia nie jest jedynym wyznacznikiem komfortu życia. I wcale czasem nie najważniejszym. Wcale nie najważniejszym. Ludzie wolą żyć w takich krajach, w których żyje się miło, wesoło, w których się ludzie nawzajem siebie nie boją. No, w Liechtensteinie żyje się fantastycznie, w Monako żyje się fantastycznie.
No, bogaci nieprawdopodobnie. W stosunku do nas to nieprawda. Tak, tak, oczywiście. Natomiast zauważmy, że propaganda, mówiąc, ta propaganda taka masowa, czyli te wszystkie środki przekazu, które docierają do milionów ludzi, mówiąc o Europie, konsekwentnie zapominają, że w Europie istnieje Monako. Nie ma. Najprzeróżniejsze kraje i wszędzie nam mówią, że no, musi być u nas podatek progresywny, bo wszędzie przecież tak jest. No jak wszędzie? A Monako? A jak my mówimy o podatku liniowym, to tak nie może być, bo nigdzie tak nie ma. A jaki jest podatek w Monako? Jest liniowy. A gdyby się ktoś z Państwa interesował naprawdę sytuacją w Monako, to na jakim poziomie jest podatek w Monako, ten liniowy? Na poziomie zero. W ogóle nikt się, władza publiczna w Monako w ogóle się nie interesuje dochodami. Nie tylko ich nie opodatkowuje, ale nawet nie uzurpuje sobie prawa do zdobywania informacji na ten temat, ile kto zarabia, skąd zarabia i co z tym robi. I porównajmy, gdzie się lepiej żyje, czy w Polsce, czy w Monako. Zobaczmy, ilu ludzi emigruje z Monako do Polski, żeby się władza polska zaopiekowała tym. No i mamy takie dość łatwo zauważalne efekty. No to i tak Polski by nie chcieli kupić, bo tylko by mieli z tego kłopot. Oni jeżeli inwestują, to na pewno gdzie indziej. Tak, oczywiście. Natomiast w polskie tak zwane inwestycje zagraniczne mają czasami swoje źródło w takich krajach jak Liechtenstein, jak Luksemburg, jak Monako. W większości są to z podejrzanych źródeł wytransferowane pieniądze polskie w dyspozycji polskich decydentów, polskich tak zwanych elit, na pewno polskiego establishmentu, nie tylko gospodarczego, ale politycznego, czyli mówiąc wprost i brutalnie rządzących sitw i układów. Oni transferują to na przeróżne konta za granicą, tam gdzie to jest bezpieczniejsze, bo oni się tego tutaj też boją, bo im się dziś noga potknie, jutro im skasuje kolega cały majątek. Więc wywożą to gdzie indziej. Stamtąd inwestują jako inwestycje zagraniczne i potem wystarczy im tylko z pozycji posiadanej władzy zadbać o to, żeby te firmy przynosiły dochód, a inne nie. I potem w Polsce powstają fortuny, które można by porównać do fortuny Forda. A ludzie słusznie idą i krzyczą złodzieje. Słusznie idą i krzyczą. Gdyby spytać tych ludzi, kto tu jest złodziej i gdzie, i kto, i jak, i co ukradł, to oczywiście ci ludzie nie wiedzą. Bo rozwijając się, cała ta cywilizacja techniczna rozwija zarówno te sprzęty, z którymi już sobie poradzić nie możemy, już są tak skomplikowane, że nikt na przykład nie wie, jak telefon komórkowy, jak sieć rozpoznaje ten telefon i go znajduje. Jest to wszystko, staje się bardzo skomplikowane. Natomiast znacznie bardziej rozwinęły się i znacznie bardziej skomplikowały się mechanizmy i metody rabowania ludzi. Otóż to nawet nie było stricte takie założenie zdefiniowane w jakiś taki sposób expressis verbis, ktoś nazwał, że będziemy się zajmować rabowaniem ludzi. Nie, niekoniecznie. Po prostu natura ludzka i ludzkie instynkty każące człowiekowi działać w interesie własnym, jeżeli wchodzi w taki obszar, gdzie może dużo zarobić, jeżeli przymknie oko na kryteria moralne, to oczywiście może zarobić bardzo dużo i z wielką łatwością. I ci ludzie, współpracując w dobrze pojętym interesie własnym, w zasadzie odrzucili kryteria moralne w ogóle z zasad swojego postępowania i kierują się pragmatyzmem. Kierują się skutkami. Skutkami oczekiwanymi przez siebie i oni te skutki osiągają i bardzo łatwo te cele osiągają. I te cele to są w zasadzie są to cele tych ludzi, którzy stanowią elitę władzy. W tym momencie władza zaczyna funkcjonować nie jako nasza władza, tylko jako władza nad nami. I w tym momencie ci ludzie reprezentują interes ludzi władzy. Nie nas, Polaków, który pod panowaniem tego aparatu muszą żyć. Stąd my czujemy te dotkliwości, stąd nie możemy sobie poradzić z takim omnipotencją różnych instytucji, że do wszystkiego, do gara nam się pchają, do łóżka nam się pchają, prawda, w kieszeniach nam grzebią. Kraj, w którym nie daje się żyć.